Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, czego możemy się spodziewać od nadchodzącej aktualizacji 5.1 i parę innych ciekawych rzeczy. Epic stara się podążać głosem społeczności i gry, dlatego na ich życzenie dodają kolejną wiertarkę, z tym razem 50 nabojami w magazynku i szybkostrzelnością z kosmosu. Mowa tu o kompaktowym pistolecie maszynowym, który już wkrótce wejdzie do gry. Mimo, że nie ma tej broni w Battle Royale, to może ona być uznana graczą ratowania świata. W tle widzicie teraz urywek gameplaya z tą bronią. Poza tym, Fortnite niedługo będzie miał swoją premierę w Chinach, 24 lipca. Z tej okazji powstała oficjalna strona promująca tą grę dla chińskich graczy. Co ciekawe jednak, zdradziła nam ona parę informacji na temat placu zabaw, skinów i ekskluzywnych przedmiotów. Okej, a zaczniemy od bardzo pożądanego placu zabaw. Na wcześniej wspomnianej stronce promującej nadchodzącą premierę Fortnite w Chinach jest zakładka pokazująca tryby okresowe w grze, na której po prawej jest mowa o 50-50, a po lewej o nadchodzącym placu zabaw. Jak zawsze, te większe aktualizacje wychodzą zawsze we wtorki lub środy i możliwe, że już jutro wraz z nowymi skinami i zmianami otrzymamy tryb plac zabaw z powrotem. Jednak nadal są to tylko nasze przypuszczenia. Do tego, jak podaje ta strona, przynajmniej w Chinach, będzie można otrzymać darmowe backblingi. To nie koniec rozpieszczania. 28 lipca na jeden dzień ma zostać aktywowana podwójna premia do punktów doświadczenia. Jeszcze do tego mają oni otrzymywać codzienne nagrody i jeszcze tego skina za darmo. Inną ciekawostką jest to, że nawet defaultowe skiny, jak i parę innych, przynajmniej na tych screenshotach, różnią się od naszych. Wygląda na to, że gracze w Chinach otrzymają wiele ekskluzywnych przedmiotów i premii i nawet własne defaultowe skiny. Kontynuując w temacie skinów, wszyscy posiadacze dowolnych pakietów Fundatora Ratowania Świata po aktualizacji 5.1 otrzymają te oto legendarne skiny żołnierzy w Battle Royale. Z dniem jutrzejszym także rozpoczyna się 2-tygodniowy okres świętowania urodzin Fortnite, podczas którego gracze Battle Royale będą mogli odblokować bugbling, graffiti i emotkę, a gracze Ratowania Świata postać Ramirez. I nie, nie będzie można jej użyć w Battle Royale. A w temacie zmian w grze, Sudanin na swoim Twitterze udostępnił zlepkę wszystkich postów pracowników Epic Games zdradzających zmiany, które przyniesie nam update 5.10. Dowiedzieliśmy się m.in., że Soxior teraz będzie leczył 75 punktów zdrowia, ale jeśli jest pełne, to zacznie dawać nam punkty osłony. Myślę, że lepiej wyjaśni to przykład. Powiedzmy, że macie 90 HP i 0 osłony. Po wypiciu siorba uleczycie się o te 10 punktów zdrowia i 65 punktów osłony. Poza tym, planują usprawnić zrzuty zaopatrzenia, ale za wiele nam to nie mówi. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia!